Derby warszawskiej Legii w Łodzi pomiędzy 19-letnim Jakubem Maszynicą a Hubertem Piątkowskim. Wzrosty podobny, ale jak patrzymy na zasięg ramion Maścianicy, to robi wrażenie. No znalazł sposób Maścianica na to, jak kontratakować rywala. Kolejna kontra. Tak, i też dobrze wykorzystuje. Na odchyleniu zostawił ten prosty, zastopował szarżującego Piątkowskiego. Tak, zdecydowanie więcej ciosów dochodzi do głowy Piątkowskiego niż Maścianicy. Ten nawet zamknięty za te podwójne gardy jest bardzo szczelny. Hubertowi naprawdę ciężko trafić jakimś czystym uderzeniem. Ale agresji nie można Hubertowi Piątkowskiemu mówić akurat. Tylko kiedy próbuje się rozwinąć dłuższe kombinacje, to właśnie tak jak teraz zostaje kontrowany i trzy kapitalne ciosy. Może dlatego, że te kombinacje są za krótkie, nie ma ponowienia ataku. Próbuje zaatakować trzema, czterema ciosami i później zostaje w tym samym miejscu. Więc tak jak teraz z Maścianicy nie ma problemów, żeby oddać. Sam Piątkowski lekko poirytowany przebiegiem tego pojedynku. Ale musi teraz zaryzykować, rzucić absolutnie wszystko na jedną kartę i to właśnie robi. Usłyszał od trenera Hubert, że przegrywa walkę. Ale już mocno zmęczeni. No tak, to trzeba pamiętać, te pojedynki 3 razy 3 minuty, a więc tempo jest w zasadzie od początku. A od początku trzeba wrzucić piąty bieg. Opuszczone prowokacyjnie ręce. Przypuszczenie z prawym sierpowym. Kolejne punkty. Kolejna zmiana tempa i znowu obrócenie zawodnika i tak w koło Macieju. No to jest taki standard, który Maścianica powtarza, bo się po prostu sprawdza. A zwróciłeś na to uwagę, bardzo często w zasadzie od początku tego pojedynku jest zmiana tempa i ponowienie ataku w wykonaniu Maścianicy, co przynosi oczekiwany efekt. A zwycięzcą pojedynku przez jednogłośną decyzję sędziów zostaje Jakub Maścianicy!